Siemanko widzowie, ja jestem Emil i witam was w nowym odcinku na moim kanale, a dzisiaj porozmawiamy sobie o najbardziej patologicznej gali, jaką kiedykolwiek widziałem. Także zapraszam was do oglądania. Przed obejrzeniem, moi drodzy, tylko taka prośba. Z racji tego, że ostatnio mega spadły mi zasięgi, każda łapeczka w górę oraz jakikolwiek komentarz pomoże mi w odbudowie kanału. Także jeżeli możecie, zalajkujcie i skomentujcie materiał. A teraz przechodzimy do tematu. Tak, słuchajcie, wczoraj miała miejsce pierwsza konferencja na najbardziej patologicznej gali, jaką kiedykolwiek mogliśmy zobaczyć. Ta gala nazywa się Royal Division, jest to właśnie nowo powstała gala, stworzona przez pewnego polskiego aktora, jakim jest Antek Królikowski. Już od samych początków tej konferencji można było czuć naprawdę duże zażenowanie, ale najgorsze, najbardziej cringe'owy moment był wtedy, kiedy przedstawiono sobowtórów Putina oraz Zełenskiego, czyli prezydenta Ukrainy oraz prezydenta Rosji. I na owej gali miałaby się właśnie odbyć taka walka sobowtórów tych dwóch prezydentów. I naprawdę, jakim trzeba być debilem, żeby podczas wojny na Ukrainie robić sobie z tego żarty w taki sposób? I tutaj macie właśnie nagranie, gdzie te sobowtóry tych prezydentów zostały przedstawione. Zawsze chciałem uratować świat. Panowie, pogadacie ze sobą 30, dobra? Okej. Ja ci pokażę tam. 30 będziemy siebie obkładać. Tak przegrasz. Arenę pokażę ci. Arenę pokażę. Okej. Królikowski na swojego Instagrama wstawił potem zdjęcie z tymi dwoma sobowtórami i tłumaczył się, że wszystkie pieniądze, które właśnie zbierze z tej walki, ogólnie z pay-per-view, bla bla bla, zostaną przeznaczone właśnie na pomoc ludziom na Ukrainie. I to jest moim zdaniem, szczerze, dla mnie jest to takie wycieranie sobie mordy tym wszystkim właśnie, tymi wszystkimi ofiarami tej wojny, ludziom, którym dzieje się krzywda i tak dalej. No bo tak, no, mamy wojnę, trwa już ponad miesiąc i tutaj przyjdzie sobie genialny Antek Królikowski ze swoją federacją, wymyślą, żeby tutaj właśnie stworzyć sobie walkę sobowtórów, prezydentów, dwóch państw, które właśnie między sobą walczą. I to jest takie przecież he śmieszne, normalnie pośmiejmy się wszyscy. Polski kabaret na żywo. Naprawdę, bardzo słaby pomysł, na pewno, naprawdę w takich czasach coś takiego robić. Ja po prostu nie mam słów. Antek Królikowski jest dla mnie przykładem osoby, która podczas jednego wieczoru potrafi sobie zjebać, za przeproszeniem, całą karierę. No naprawdę, on teraz jest postrzegany po prostu w tak negatywny sposób, ja się naprawdę nie dziwię. No, po pierwsze, ta cała gala jest po prostu patologią, jest źle przeprowadzona, jest masa cringe'u w tej całej konferencji. No i jeszcze pomysł właśnie z tymi sobowtórami prezydentów. Naprawdę, ta konferencja, ta cała gala to jest po prostu jedna wielka porażka. To jest na poziomie MMA VIP, na poziomie Marcina Najmana, albo nawet gorzej. Nawet Najman nie odpierdzielił takiej szopki z sobowtórami prezydentów Ukrainy i Rosji. No, jakim trzeba być zwanym, żeby właśnie coś takiego zrobić? Spytajcie się Antka Królikowskiego, jego ludzi od tego, on wam wytłumaczy. Także podsumowując całą tą galę, konferencję Royal Division, naprawdę dla mnie ta cała nowa gala jest po prostu totalnym dnem. Mam nadzieję, że to się po prostu nie odbędzie i że nie dojdzie do walki tych dwóch sobowtórów prezydentów Rosji i Ukrainy. Zresztą jak sam prezydent Opola, bo to miało się w Opolu odbyć, dodał, że nie pozwoli sobie na coś takiego z racji tego, iż pomaga jak może właśnie ludziom na Ukrainie, nie pozwoli sobie na takie wyśmiewanie się właśnie z tej owej sytuacji. Także znaczy na 100% w Opolu do tej walki nie dojdzie, nie odbędzie się tam ta cała właśnie gala. Jeżeli oni chcą tego się dopuścić, to muszą to zrobić albo w innym mieście, albo totalnie po prostu zrezygnować najlepiej z tego pomysłu. Także to tyle, moi drodzy. Co sądzicie o właśnie owej zaistniałej sytuacji? Możecie się właśnie wypowiedzieć w komentarzu, ponieważ jestem ciekaw, co wy o tym myślicie. Dla mnie naprawdę strasznie żałosne zachowanie właśnie ze strony Królikowskiego i całych tych wszystkich jego ludzi, którzy mu w tym pomagają. Także to tyle, dzięki za obejrzenie. Pamiętajcie o łapeczce w górze, subskrypcji oraz wpadajcie na poprzednie materiały. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Do usłyszenia.